Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta ustawa, którą dzisiaj, te ustawy, które dzisiaj procedujemy, one są, jak już było powiedziane, konsekwencją tego, co działo się w zeszłym roku, przepisów, które zostały wprowadzone na etapie prac w komisji i rzeczywiście te trzy poprawki zgłoszone przez koło parlamentarne Kukiz 15 to była taka typowa legislacyjna wrzutka, czyli przy procedowaniu ustawy o pożyczce lombardowej zmieniono trzy ustawy w zakresie takim, aby rolnicy byli traktowani jak konsumenci. Wówczas wnioskodawcy argumentowali to poprawą sytuacji rolnictwa, ale efekt był zgoła odmienny. I co bardzo ważne, co też w wielu opiniach się pojawia różnych instytucji, że te poprawki nie były w ogóle skonsultowane ani ze środowiskiem, ani z różnymi instytucjami, więc tego typu praktyki nie powinny mieć miejsca, bo nie było to przedmiotem pierwotnie procedowanej ustawy. I to rozszerzenie ochrony konsumenckiej na rolników, tak jak powiedziałem, przyniosło zupełnie odmienne skutki, ponieważ rolnicy to nie konsumenci. Rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa rolne, to są osoby, które działają profesjonalnie, które inwestują, które znają się na swoim przedmiocie działalności i takich trzeba traktować. Tak są też traktowani w całej Unii Europejskiej. I tak jak wczoraj na komisji było przedstawione przez ministra pana Juranda Dropa, to w wyniku tych zmian, czyli od 7 stycznia, bo one dopiero 7 stycznia tego roku weszły, do 29 lutego, ponad połowa banków spółdzielczych, które głównie kredytują rolników na terenach wiejskich, w ogóle nie udzieliła żadnego kredytu z obawy przed tymi nowymi regulacjami, a wolumen akcji kredytowej w porównaniu do 2023 roku spadł aż o 74%, czyli polska wieś, polscy rolnicy zostali odcięci od finansowania przez banki spółdzielcze. Tutaj pojawiał się zarzut w debacie, że to lobby bankowe wymusza te zmiany. No nie. I to jest w interesie rolników, żeby byli traktowani jak wcześniej, a nie jak konsumenci, bo rolnictwo wymaga dedykowanych rozwiązań, ponieważ rolnicy prowadzą inwestycje skomplikowane, które wymagają indywidualnego podejścia. Bardzo często też są to kredyty preferencyjne finansowane ze środków, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Bardzo często też te kredyty są potrzebne do tego, aby realizować projekty z Unii Europejskiej, więc to nie ma nic wspólnego z rynkiem konsumenckim. Ale też co ważne, oczywiście w zakresie, jeżeli osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne, kupuje coś do swojego prywatnego domu, no to oczywiście wtedy jest traktowany konsument i tutaj w tym zakresie nic się nie zmienia. Też ważne, żeby podkreślić to, co w swojej opinii zawarł rzecznik finansowy. Tutaj zacytuję. Ingerencja władzy publicznej i powyższe stosunki gospodarcze wydaje się zbyt daleko idąca i nie znajduje uzasadnienia z uwagi na brak zgłoszeń naruszeń prawa do organów ochrony. I tutaj rzecznik podaje właśnie, że takich skarg nie było ani do niego, ani do UOKiK-u, ani do powiatowych i miejskich rzeczników konsumenta. Czyli ta zmiana, ta wrzutka, ona nie wynikała z jakiegoś realnego problemu. I rzecznik też wskazuje, że traktowanie polskich rolników jako konsumentów stawia ich w gorszej sytuacji i też obniża ich konkurencyjność na rynkach europejskich, ponieważ mają utrudniony dostęp do kredytowania. Te kredyty są droższe, a w innych krajach Unii Europejskiej rolnicy są traktowani jak przedsiębiorcy i mogą korzystać z dedykowanych rozwiązań, czy to pożyczkowych, czy leasingowych. Także podsumowując, Klub Parlamentarny Polska 2050, Trzecia Droga popiera usunięcie tych negatywnych przepisów, które zostały wprowadzone jako wrzutka. Chcemy przywrócenia tego stanu, który był wcześniej, tak aby rolnicy mogli dalej funkcjonować w znanych warunkach prawnych i rynkowych i żeby rolnicy byli traktowani jako profesjonalne osoby, które prowadzą w sposób zorganizowany swoje gospodarstwa rolne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.